Hej, cześć, siemanko, widzowie, z tej strony Rogalika. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zbudowaliśmy ogromną wyrzutnię do Coca-Coli i Mentosu, która będzie strzelała bardzo mocno, a przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli zostawicie tutaj 20 tysięcy łapek, to kolejna taka konstrukcja pojawi się na kanale. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem tam na dole, a my lecimy na zakupy, żeby zbudować naszą maszynę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w Castoramie i będziemy potrzebować dużej rury o dużej średnicy, tak żeby butelka od coli tam po prostu weszła. Myślę, że ta rura będzie ok. Tylko potrzebujemy jeszcze zwężenia tutaj na koniec. Zostaw suba! Dobra, i takie zwężenie właśnie do tej rury nam się przyda. Tutaj będzie wystawała nasza butelka, którą będziemy chcieli uciąć. Natomiast, no, nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy, przynajmniej taki jest plan. Halo, widzisz mnie? Dobra, do ucinania końca butelki będzie nam potrzebny sekator. Ja wybrałem ten za 6 dyszek. Musimy to kupić do naszej konstrukcji. Do tego będzie nam potrzebna jedna długa płyta OSB. No i druga, taka cieńsza płytka, nie do końca tak wytrzymała jak ta od spodu. Tego jeszcze kupiliśmy taką dechę, w razie czego jakbyśmy potrzebowali jakieś podpórki, kawałki drewna. Dobra, pakujemy wszystko do auta, mamy już większość rzeczy, mam nadzieję, że niczego mi nie zabraknie. Będziemy walczyć, żeby to jakoś złożyć. To będzie według mojego i Klaudii pomysłu, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się dzieje? Sam się zamyka. Zamknął się? Dobra, nie ruszam, bo popsuję. To są rzeczy, które będą nam finalnie potrzebne do skręcenia. Dwie takie kwadratowe deseczki o długości 40 cm. Kilka takich kątników, nie wiem jak to nazwać, dosłownie takich. Jedna duża deska wycięta z kwadratem na środku o szerokości 40 cm, a długości 60 cm. Kilka wkrętów, kawałek zapasowego drewna i główna deska, która ma 81 cm na 45 cm. Do przygotowania amunicji będzie potrzebny nam mentos. W zasadzie trochę więcej mentosów. A w zasadzie to jeszcze więcej mentosów, no i coś około 40 paczek mentosów. Do tego oczywiście same pociski, no i co? Idziemy przygotowywać, skręcać, skręcicie razem ze mną, zobaczcie jak to wygląda, każdy z was może coś takiego zrobić, a my lecimy sobie dalej. Na początek w tą deskę trzeba będzie wkręcić kątowniki, które przytrzymają ściankę, która będzie trzymać nam naszą rurę do wyrzutki. Rysujemy prostą linię i mamy już wyznaczone miejsce. Przykładamy i wkręcamy. Najpierw deskę od spodu. Gotowe. I mamy dwa kątowniki zupełnie przykręcone. Teraz przykładamy ściankę i jak widzicie leży jak ulał. Albo nie leży. Dokręcamy najpierw jedną śrubę i już praktycznie nie możemy tego ruszyć. Potem dokręcamy kolejne. Druga siedzi. Trzecia. I ostatnia. Czwarta. Z tym mamy już spokój. Jak widzicie, ścianka po prostu nam nie odejdzie. Teraz jak widzicie, jak włożyliśmy tu rurę, mamy po prostu podwyższenie, które powoduje, że rura wystrzeli nam w tą stronę. Teraz te dwie deski trzeba przykręcić w ten sposób, żeby były podparciem dla naszej rury. O, dokładnie będzie to wyglądać w ten sposób. 5 minutes later. Dobra, trochę więcej zachodu z tym było niż myślałem, ale jest i jest gotowe. Teraz jak wsadzimy naszą rurkę, to tak jak widzicie, leży ona sobie po prostu idealnie. Teraz tylko trzeba ją przykleić do tego drewna, które tutaj jest, żeby nam nie latała w tą i w tą stronę i wyrzutnia pomału zacznie nabierać kształtu. Dobra, zostało nam jeszcze przymocować rurę oraz wkręcić ściankę tutaj na tył. Także musimy tu wkręcić ściankę, więc tutaj gdzieś przyłożymy sobie elegancko nasze kątowniki. Druga. Trzecia. Widziałeś jaki refleks? Prawdziwego chudego byka, nie jakiegoś spaślaka. Ściana żyje, trochę pod kątem, ale żyje, więc jest ok. Dobra, główny zamysł jest taki, żeby to po prostu się trzymało, więc się trzyma. No i dobra, teraz wystarczy tylko wkleić rurę i mamy to. Jest jakaś szansa, że to się przyklei, że nie będę musiał tego wkręcać? Czy nie ma takiej szansy, jak myślisz? Tak średnio, nie? Tak, nie wiem, wydaje mi się, że tak z godzinkę postoić będzie dobrze chyba. Jak starzy wrócą do domu, to nie będzie kolorowo. Zmieniłem troszeczkę koncepcję, nie na klej, a na wkręta przykleiłem rurę, dzięki czemu ona się tutaj mocno trzyma, jak widzicie. Coca-Cola i mentosy to będzie nasza amunicja. Do Coca-Coli ładujemy mentosy, zakręcamy butelkę. W tym momencie widzicie, że wszystko się trzyma, korek wyjeżdża nam tu. Bierzemy sekator, przykładamy go do butelki i w tym momencie po prostu obcinamy z całej siły. Jeżeli cola będzie po prostu z mentosami, wtedy ciśnienie, które będzie odbijać o tą płytkę, będzie wyrzucać naszą butelkę w powietrze. Miejmy taką nadzieję, że tak będzie, bo nie wiemy tego
jeszcze, ale miejmy nadzieję, że to zadziała. Za chwilę przechodzimy sobie już do testów. No i co? Myślę, że projekt uważam za zakończony, jest ciekawy, zobaczymy, czy działa. Dobra, słuchajcie, przenosimy całą konstrukcję w bezpieczne miejsce, tak, żeby było trochę przestrzeni na wystrzał, bo nie wiem, jak to wystrzeli, o ile w ogóle wystrzeli. No i co? Lecimy w środek podwórka i zobaczymy, jak to działa. Ty co bez przygotowania, chłop, okularów nie miał i jeszcze coś gada. Znaczy ty gadasz, ale to już schodzi, nie? Masz butelkę coli, trzeba z niej odlać mniej więcej dotąd. Wypij, o właśnie. Co? Tyle kol, no dobra, dobra. Dobra, wypite. Wypite, 100% legi. I teraz tak, stary, patrz, otworzyłem ci tak na pół paczkę, żebyś miał idealnie. Dobra. Musisz wrzucić mentosy i szybko zakręcić. O kurde, jeden poszedł, dawaj, dawaj, kręć! Dobra, zostaw, zostaw! Fuck! Nie mogę! Co, i kolę muszę pić. No nie! No ja wiedziałem, nie, zamiana ról, ja teraz kręcę. Ty kręcisz? Ja kręcę, no. Czekaj, może wystrzeli, spróbujemy, co? Wystrzeli! Wow! No to sobie nieźle kurtkę ubrałem z powrotem, bo jeszcze nic nie stanie, nie? Czekaj, to trzeba jakoś tak ładnie złapać, nie? I odciąć. Kurde, no to się nie uda, 100% to się nie uda. No. Dobra, uwaga. 3, 4. Dobra, kręć, mocno. Mentos. Dobrze jest. Jednego mentosa wrzuci. A, wyszło. Nie, nie jest chyba dobrze. Chociaż... No ale wstrząśnij to jak chłop! Butla jest twarda w gościu taka, że hit. Cześć. To jest sabotaż, ja wiedziałem, to jest niesamowite, co tu się stało właśnie w tym momencie. Jestem cały klejący. Nie no, bo my nie ucinamy tego kurka. Nie wiem, co ja. Zakręcaj, stary, no trzymaj! No musisz zakręcić, no. No nie da się, no kurde, nie wytrzymam. Dawaj tą kolę kolejną. No musisz zakręcić, nie ma opcji. Nie trafiłem zakrętką w to, jakby zrobiłem tak obok, bo się straszyłem, nie? Dobra, stary, to musi być ten run, nie? 3, 4. Dobra, jest dużo, jest 5 albo 6. Dobra, masz? Stary, masz. Zakręciłem. Dobra, jest git. Jest potężna butla, nie? Mocno, kurde, lecisz! Ale ja nie. Dobra, wrzucaj. Tam. Nie w tą stronę. Tą drugą stronę wrzucam. 3, 2, 1. Poszło! Ale zarąbiste to jest! No i stary, to jest, czekajcie. 1, 2, 7, 8. Pomyślę, że z 8,5. To jest taki, musimy jeszcze więcej mentosów dowalić. Dobra, ta butelka wylądowała tu. Próbujemy dowalić jak najwięcej mentosów i docisnąć jak najdalszy dystans. Dobra, teraz odważymy się cały nabój z mentosów wsypać. 3, 4. Dobra, mam, poszło. Nie, musisz, walcz. Walczę, mam! Stary, to jest nabój przyszłości. O, nie, to jest git, no, to jest git. Dobra, ładowanko, nożyce. 3, 2, 1. O, to taki nabój przyszłości, gościu, że... No, poleciał widowie. Daleko poleciał. Tak? Trzeba więcej coli. Gotowy, kolejny nabój. 3, 2, 1. Dobra, jest dym. Nie no, stary! Dawaj, to, to za ostatniego franka. Nie, no, ale już coli, rozumiesz? To wy jesteś? Nie zepsujmy tego, stary, proszę, jeden dobry wystrzał. Nie zepsujmy, przed chwilą słyszałem, co mówisz, dobra. 3, 2, 1, go. Mam pierwszy ten złapany, co prawda pół paczki nie wysypałeś, no jest, znowu. Jest, znaczy nie, teraz jest, ja tu dostawiłem 2, ale poleciały tu. No, teraz wstrząsamy na maksa, no proszę, poleć, no. Leć, Adam, leć. Ładujemy, pach. O nie, żeby się nie zaklinowała tylko. 3, nożyce. 2, 1, hej! Poszło! Dalej! No, mamy rekord, stary! Ja jestem w szoku, to mi się wydawało, że to będzie tragiczne. Czyli co, jednak z cukrem lepsza? A teraz z cukrem lepsza, łapiesz. Lecimy do Sprite'a. Ta paczka. No, ale butelka jest twarda, może pójść. No. Ja już nic nie mówię, bo ostatnio poszła, mówię, że nie pójdzie, więc dobra. Nie, teraz od ciebie Klaudia. Zamianka, pyk, Klaudia. 3, 2, 1, wow! No i po co ja tu stoję? Kurde, jakbyś odcięła, to by był potężny strzał. Zobaczcie, jakby odcięła dobrze. To by był potężny strzał, tylko na chwilę się zatrzymała, musisz mocno! Teraz możesz, jak chcesz. Ja chyba nie chcę tu być. Czuwik. Nie, wrzucaj tego ty. Fijako, no. Żeś tam pilnował, no, chłopczyku. Fijako, piluj się, bo... Pilnuj się, gościu, no. Dziutko pęknie. O, strzałeś? Krótka piła. Sprite jest lekki, więc dajmy w ręku, uwaga. 3, 2, 1. Rura. Dobra, poszła cała paczka.
O, teraz czułem, jak mi napęczniała w ręku, stary. Takie opóźnione zapomnę, mam wrażenie, to jest no. Jak mówię, że chwila i potem... Dobra, dajemy mu w dziurę ostro. Dajemy mu w dziurę ostro. Szybko na... Sekator, uważaj, Jacob! Uważaj, Jacob, uwaga, 3, 2, 1, start! Poszedł! Ej, pomiędzy kolą a kolą. No, myślę, że Sprite jeszcze może zaskoczyć tutaj. Czyli co, Sprite pomiędzy Mentosem a kolą, próbujemy jeszcze pobić rekord. Nowa taktyka, dawaj, stary. Dawaj. Mam. Kurde, idealnie. Jest teraz strzał znowu. Teraz stary, to idzie strzał. Jest napęczniała? Dawaj, jest dobra, wrzucamy. Nie zwal tego. 3, 2, 1. Co? Ja już nie wiem, o co chodzi. Trzymaj teraz! Trzymaj teraz! 3, 2, 1. Trzymaj się. Aha. Dobra! Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jacob się trochę uwalił i ja też się trochę uwaliłem. Przez niego oczywiście. A, tak, oczywiście. Bo to on nie dopilnował budowy. Dobrze, dziękujemy jeszcze za oglądanie, dajcie koniec się znacie. Czy maszyna wam się podobała? 20 tysięcy łapek, to zbudujemy jakąś kolejną szaloną rzecz. Miejmy nadzieję, że lepszą niż to. No i co? Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Na ura!